Najpierw Buzek rozstała się z braciakiem, a teraz takie doniesienia. Oficjalne wieści to nie plotki. Agata Buzek od lat jest jedną z bardziej tajemniczych gwiazd w polskim showbiznesie. Córka Jerzego Buzka ostatnimi laty była jednak częstym gościem na łamach tabloidów, a to za sprawą jej niespodziewanego związku z Jackiem Braciakiem. To jednak już przeszłość, ale za to nie koniec zaskakujących wieści w sprawie Agaty. Oto szczegóły. Agata Buzek to ceniona aktorka, choć trudno w jej przypadku mówić o jakiejś spektakularnej karierze w showbiznesie. Głośno zrobiło się o niej, gdy na jaw wyszedł jej romans z Jackiem Braciakiem. Bolesne rozstanie Buzek i Braciaka. Znany aktor i córka premiera nie chcieli jednak za dużo zdradzać o łączącej ich relacji. Choć budzili ogromne zainteresowanie mediów plotkarskich, nigdy nawet nie potwierdzili swojego związku oficjalnie. Choć znajomi pary zrobili to za nich. Widywano też ich razem na spacerach z psami, pojawiali się na premierach filmowych. Sprawiali wrażenie bardzo szczęśliwych, ale ich związek po pewnym czasie zaczął trawić kryzys. Ostatecznie ich miłość nie przetrwała próby czasu. Rozstanie było zaskoczeniem i ono również owiane jest tajemnicą, donosi Twoje Imperium. Agata Buzek podjęła decyzję. Zmieniła swoje życie, to nie były plotki. Okazuje się, że Agata bardzo to wszystko przeżyła i podjęła odważną decyzję, by porzucić dotychczasowe życie w domu pod Warszawą. Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu, od blichtru. Jestem coraz bardziej schowana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wyjść na spacer z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się przez nikogo obserwowana i oceniania, wyjawiła życiu na gorąco Agata. Na tym nie koniec zmian. Zapytana, czy w jej życiu nadal najważniejsza jest miłość, odpowiedziała bardzo wymownie. Oczywiście, ale nie do mężczyzny, w tej materii nie zawsze wszystko się z czasem układa, tylko do świata, ludzi, zwierząt. Chciałabym bardzo zmienić świat na lepsze. Ważne jest to, aby mieć miłość w sobie i obdarowywać ją innych. Zawsze tak robię. Więcej szczęścia wynika z dawania. To moje motto życiowe, podsumowała Agata. Widać, że rozstanie z Jackiem Braciakiem naprawdę dało jej do myślenia.